kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą swoich działań i jak wpływają one na życie ludzi wokół ciebie? Twoi aniołowie stróże są tutaj, aby ci coś niesamowitego pokazać. Twoje wybory i postawy mają ogromny wpływ, nawet większy niż się wydaje. Pamiętasz ten prosty gest, który zrobiłeś w przeszłości? Mogło to głęboko zmienić życie kogoś, do tego stopnia, że ta osoba czuje się na zawsze z tobą związana. A najbardziej zaskakujące jest to, że być może nawet o tym nie pamiętasz. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów, dlaczego robisz to, co robisz każdego dnia? Dlaczego wybierasz tę czy inną rutynę? Nasze działania, przekonania i myśli nie pojawiają się znikąd. Są kształtowane przez ludzi wokół nas, rodziców, przyjaciół, rodzeństwo, mentorów. Każda osoba, która przekroczyła twą drogę, w jakiś sposób przyczyniła się do tego, kim jesteś dzisiaj. A czasem, nie zdając sobie z tego sprawy, stajesz się kimś szczególnym dla kogoś, kimś, kto naprawdę się tobą troszczy, wpływany tym, co zrobiłeś. Anioły są tutaj, aby ci przypomnieć o twojej mocy i wpływie. Chcą, abyś zrozumiał i docenił swoją zdolność do pozytywnego wpływania na życie ludzi. Więc może warto zacząć dzień, myśląc o tym. Każda twoja akcja może być iskrą inspiracji w życiu kogoś innego. Chodźmy razem zastanowić się, jaki wpływ możemy mieć na świat i jak nasi aniołowie stróże zawsze są przy nas, prowadząc nas i pokazując nam drogę. Czy zauważyłeś, jak małe czyny mogą mieć duży wpływ na ludzi wokół ciebie? Tak, serce tej szczególnej osoby należy do ciebie i wszystko zaczęło się od twojego gestu. Ten moment, w którym pokazałeś jej, jak się cenić, zrobił ogromną różnicę. Masz ten dar dostrzegania w ludziach najlepszego, co sprawiło, że ta osoba zakochała się głęboko w twoich działaniach. Nie tylko widziałeś jej potencjał, ale także pomogłeś jej stać się lepszą osobą. Ta osoba zawsze miała trudności w relacjach z rodziną i przyjaciółmi. Mimo, że miała zdolności do pewności siebie, często pozwalała, aby okoliczności ją przytłaczały. I wtedy pojawiłeś się ty. Zauważyłeś jej trudności i postanowiłeś jej pomóc. Dzięki szczerym komplementom i cennym radom pokazałeś jej, jak komunikować się bardziej asertywnie i pozytywnie z innymi. A wiesz, co najbardziej niesamowite? Zrobiłeś to wszystko, bo widziałeś w niej odzwierciedlenie siebie. Być może nawet nie pamiętasz tego wydarzenia, ale dla niej było to przełomowe, punkt zwrotny w jej życiu. I jest coś wyjątkowego, na co twoi aniołowie stróże chcą, abyś zwrócił uwagę. Ta osoba, którą pomogłeś, nie oczekując niczego w zamian, niesie ze sobą pozytywną energię, która rezonuje z twoją. To jakby wszechświat zaplanował to spotkanie. Czasami te chwile, kiedy ofiarowywałeś przyjacielskie słowo, gest wsparcia lub po prostu byłeś tam, by słuchać, zrobiły więcej, niż sobie wyobrażasz. To nie są tylko pojedyncze działania, to elementy układanki, które się łączą, tworząc szczególną więź. A wiesz, co jeszcze ciekawe? To połączenie nie dotyczy tylko pomagania, chodzi o wzajemny rozwój. Wymiana energii, doświadczeń i wspólna sympatia, którą dzielicie, otwiera drogę do rozwoju i sukcesu dla obu. Więc następnym razem, gdy zastanawiasz się nad wpływem swoich działań, pamiętaj, każdy gest dobroci ma moc łączenia losów i przynosi szczęście. Nie tylko temu, kto otrzymuje, ale także temu, kto daje. Czy już kiedyś zastanawiałeś się nad daniem szansy wyjątkowej osobie i odkryciem, jak cenna może być ta osoba w twoim życiu? To może wydawać się skomplikowane, zwłaszcza jeśli jeszcze nie wiesz, kim ta osoba jest. Ale nie martw się, stopniowo nabiera odwagi, aby zbliżyć się i ujawnić swoje uczucia. Połączenie między wami może być silniejsze, niż sobie wyobrażasz, a to ujawnienie może być początkiem czegoś wspaniałego. A co do znaków od wszechświata i tego, jak wskazują one na szczęście? Pewnie zauważyłeś już powtarzające się wzorce liczb w swoim życiu, takie jak 1010 rok, 1111,
777 i 555, te liczby, które widzisz na tablicach rejestracyjnych czy kodach kreskowych, nie są przypadkowe. To wiadomości od wszechświata, wskazujące, że coś dobrego nadchodzi. Zwracaj uwagę na te liczby. Są jak tajemny kod przynoszący dobre wibracje i szczęście. Oprócz liczb istnieją również symboliczne przedmioty, które regularnie pojawiają się w Twoim życiu. W Twoim przypadku może to być plus zwierzątko, które symbolizuje szczęście, niezależnie od tego, czy jest to delfin czy słon. Te przedmioty to nie tylko zwykłe rzeczy, niosą ze sobą specjalną energię. Są jak amulety przyciągające pozytywne energie i otwierające drogę do szczęśliwych i pomyślnych chwil. Dlatego trzymaj oczy i serce szeroko otwarte. Znaki są obecne, a ta wyjątkowa osoba przygotowuje się do wejścia w Twoje życie. Kiedy to nastąpi, odkryjesz, jak cenne może być to połączenie, zmieniając Twoją podróż w sposób, którego nie możesz sobie nawet wyobrazić. Znaki są sposobem wszechświata mówienia nam, że nadchodzą wielkie i transformujące zmiany. A najlepsze z tego wszystkiego. Nie musisz się martwić. Te zmiany są całkowicie pozytywne i korzystne, przeznaczone do naszego wzrostu i rozwoju. Kiedy zaczynasz dostrzegać te znaki, wiedz, że to moment szczęścia i wielkich możliwości. Mówiąc o znakach, istnieje jeden szczególny, na który powinieneś zwrócić uwagę. Ten znak wskazuje, że pewna osoba jest gotowa otworzyć przed Tobą swoje serce. Ta osoba jest przekonana, że jesteś tą właściwą osobą dla niej. Przygotuj się na cierpliwe, ale konsekwentne podejście. Wierzy głęboko w połączenie, które między Wami istnieje i jest gotowa do następnego kroku. Te momenty ujawnienia i połączenia nie są przypadkiem. Są częścią większego planu, ścieżki, którą Wszechświat przygotował dla Ciebie. Kiedy spotkasz tę osobę i ona podzieli się swoimi uczuciami, zrozumiesz, jak wszystko doskonale pasuje. To właśnie te momenty oznaczają nasze życie, przynosząc wzrost, szczęście i, oczywiście, dużą dawkę szczęścia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, kiedy myślisz o związkach i zastanawiasz się, czy jesteś gotów na coś nowego? Może czujesz ulgę tylko na myśl o byciu z kimś, albo może zastanawiasz się, czy naprawdę jesteś gotów na takie zaangażowanie? Ale oto pewna rada, nie musisz się zbytnio martwić. Wszechświat ma niesamowity sposób na to, by nie dawać nam niczego, z czym nie moglibyśmy sobie poradzić. Tak właśnie! Jeśli chodzi o związki i nowe początki, Wszechświat działa mądrze. Doskonale wie, czego potrzebujesz i kiedy tego potrzebujesz. Więc jeśli czujesz, że coś nowego nadchodzi w Twoim życiu miłosnym, zaufaj, że jesteś na to gotów. Wszechświat nie rzuca nam wyzwań niemożliwych do pokonania. Daje nam możliwości, które są zgodne z naszą zdolnością do wzrostu i szczęścia. Więc nie ma potrzeby, abyś dzisiaj martwił się tym, czy jesteś gotów na nowy związek. Pamiętaj, że Wszechświat nie popełniłby tego błędu. Jeśli nowa szansa na miłość puka do Twoich drzwi, to dlatego, że jesteś bardziej niż gotów otworzyć je i zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Zrelaksuj się, odetchnij i pozwól, aby rzeczy płynęły naturalnie. Wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno, dla Twojego najlepszego dobra. Czasem, gdy napotykamy nowe możliwości lub spotykamy się ponownie z kimś, naturalne jest odczuwanie lekkiego dreszczyku emocji, prawda? Ale oto myśl, która może pomóc. Dlaczego się stresować, skoro w głębi duszy wiesz, że może to być naprawdę dobre dla Ciebie? Nawet jeśli czujesz niepewność, pamiętaj, Twoje decyzje mają moc przynieść Ci szczęście. Każda decyzja może otworzyć drzwi do nowych i cudownych okazji. Zastanów się nad tym, Wszechświat ma specjalny sposób łączenia ludzi i ponownego łączenia tych, którzy mają wcześniejsze więzi. W Twoim przypadku wydaje się, że nadszedł czas, aby o połączenie z przeszłości. Te połączenia mają swój cel, a zrozumienie ich jest kluczem do pełnego wykorzystania nadchodzącego szczęścia w nadchodzących miesiącach.
Co więcej, ważne jest, aby pamiętać o swojej wartości. Masz niezwykłą zdolność do dostrzegania najlepszego w ludziach i pomagania im w miarę możliwości. To cecha godna podziwu! Ale czasami możesz zapomnieć o sobie, o swoim własnym znaczeniu. Więc gdy otwierasz się na nowe połączenia i spotkania, nie zapomnij także doceniać samego siebie. Rozszerzanie swoich horyzontów oznacza znacznie więcej niż pomaganie innym. Chodzi także o cenić siebie i rozpoznawać pozytywny wpływ, jaki masz na życie innych ludzi. Więc następnym razem, gdy poczujesz nerwowość przed czymś nowym, weź głęboki oddech i zaufaj swojej własnej wartości. Wszechświat układa wszystko dla Twojego dobra i szczęścia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak często bywasz serdeczny wobec innych, ale czasami zapominasz być tak samo serdeczny dla siebie? Twoi aniołowie stróże są tutaj, aby Ci przypomnieć, że tak samo ważne jest, abyś cenił siebie, jak i innych ludzi wokół siebie. Często uczymy innych właśnie tego, czego sami najbardziej potrzebujemy do nauczenia się. I wiesz co? To nie jest problem. W rzeczywistości Twoje szczęście ma swój sposób na równoważenie rzeczy, nawet jeśli popełniamy błędy po drodze. Ale zobacz, praca nad bardziej zrównoważonym życiem jest niezbędna. To właśnie tego od Ciebie oczekuje Wszechświat. A najlepsze jest to, że nie ma określonego terminu na te transformacje. Jesteś w ciągłym strumieniu szczęścia, a Wszechświat dba o Ciebie na każdym kroku. A Twoi aniołowie stróże zawsze są w pobliżu, chroniąc Cię przed negatywną energią i sytuacjami, które nie zasługują na Twoją uwagę. Jesteś naprawdę wyjątkową osobą. Twoi aniołowie stróże widzą to wyraźnie i chcą, abyś także to dostrzegł. Więc następnym razem, gdy zauważysz, że stawiasz innych na pierwszym miejscu, pamiętaj, że także jesteś priorytetem. Twoja podróż jest chroniona i pełna możliwości. Przyjmij swój potencjał i szczęście, które Wszechświat dla Ciebie przygotował. Czy zauważyłeś, że czasami Twoje emocje mogą Cię zaskoczyć? Może się zdarzyć, że poczujesz się intensywnie zakochany w czymś znacznie bardziej, niż się spodziewałeś. Kiedy ten moment nadejdzie, jest to jasny znak. Ta wyjątkowa osoba w końcu zdobyła odwagę, aby otworzyć Ci serce. Tego rodzaju nagła miłość nie jest zwykła, to odzwierciedlenie emocjonalnej energii, która jest dzielona między Wami oboma. Dopóki ten moment nie nadejdzie, najlepiej jest cierpliwie czekać. Może teraz czujesz się nieco niepewnie, zastanawiając się, czy jesteś gotowy na to, co nadejdzie. Ale pamiętaj, że Wszechświat ma swój własny czas na wszystko. Zmiany następują w odpowiednim momencie. Możesz uważać, że teraz nie jesteś gotów, ale uwierz mi, kiedy nadejdzie odpowiedni moment, będziesz bardziej niż przygotowany. Tak właśnie działa Wszechświat. Przygotowuje nas subtelnie na wielkie chwile, które nadchodzą. Więc zaufaj przepływowi życia i wiadomościom, które Wszechświat przesyła. Twoja podróż emocjonalna jest ważną częścią Twojego osobistego rozwoju. Nawet jeśli teraz jesteś w stanie oczekiwania, wiedz, że jesteś przygotowywany do czegoś wspaniałego. Wszechświat układa rzeczy tak, że kiedy nadejdzie odpowiedni czas, będziesz gotowy, by w pełni przyjąć to, co jest dla Ciebie przeznaczone. W tym właśnie momencie chcę poświęcić dla Ciebie specjalną modlitwę. Niech Pan prowadzi Twoje kroki, oświecając Twoją drogę mądrością i zrozumieniem. Niech każde doświadczenie, każde spotkanie przyczynia się do Twojego rozwoju osobistego i duchowego. Niech będziesz w stanie rozpoznać głęboki wpływ, jaki Twoje działania mają na innych, nawet te chwile, które mogły umknąć Twojej pamięci. Proszę, aby światło mądrości świeciło w Twoim życiu, pomagając Ci rozróżnić wpływy, które kształtują Twoje działania i przekonania. Niech to zrozumienie przyniesie klarowność i kierunek, pozwalając Ci dostrzec związki między Twoimi wyborami a falami zmian, które tworzysz wokół siebie. Niech Twoja podróż będzie wzmocniona zdolnością bycia prawdziwym źródłem błogosławieństw dla tych, którzy przekraczają Twój szlak.
Niech Twoja obecność będzie schronieniem pokoju i nadziei dla tych, którzy tego potrzebują. I przede wszystkim, niech Twoje serce wypełni się poczuciem własnej wartości i uznaniem za swoje znaczenie. Jesteś unikalnym istnieniem, mającym szczególny cel na tym świecie. Niech ta modlitwa będzie przypomnieniem Twojej nieocenionej wartości i miłości, jaką Wszechświat darzy Ciebie. Niech każdy Twój krok będzie krokiem w kierunku jaśniejszej, bardziej miłującej i bardziej satysfakcjonującej przyszłości. Pozwól, że te słowa będą echem w Twoim sercu i umyśle. Dotychczas wykonałeś niesamowitą pracę. Twoi aniołowie stróże obserwują i w pełni ufają, że dokonasz jeszcze więcej w nadchodzących miesiącach. Odczuwaj to zaufanie i bierz je ze sobą jako latarnię nadziei i motywacji. A teraz specjalne zaproszenie. Wpisz 11 i 11 setnych, aby przyjąć tę wiadomość i wszystkie błogosławieństwa, które niesie. Ten prosty gest jest znakiem Twojej gotowości do przyjęcia wszystkiego dobrego, co nadchodzi w Twoją stronę. I podczas gdy to robisz, chcę podzielić się czymś ekscytującym. Istnieje szansa, że w tych dniach połączysz się ze swoją bratnią duszą. Być może już ją rozpoznałeś, albo może to spotkanie jest bliskie. Przygotuj się, aby przyjąć tę wyjątkową osobę do swojego życia i stać się kochaną osobą, na którą jesteś przeznaczony. A nie zapomnij, ważna wiadomość czeka na Ciebie w kolejnym filmie. Daj sobie szansę na odkrycie nowych perspektyw na życie i miłość. Ten kolejny krok może być kluczem do głębokiej transformacji. Obejrzyj i pozwól sobie na otwarcie się na zmiany i nowe możliwości. Niech te słowa będą przewodnikiem do przyszłości pełnej miłości, zrozumienia i duchowego wzrostu. Amen.